Moi drodzy, dzisiaj z innej beczki. Może będzie to nowy cykl na TV Axiomat. Zobaczymy. Szwecja kupuje prąd od Polski. Szwedzi już kilka lat temu zdecydowali się, oczywiście w duchu postępowym, może ich do tego namówiła wagarowiczka Greta, żeby odchodzić od energii węglowej, ale też i atomowej, w kierunku oczywiście odnawialnych źródeł energii, więc ponastawiali wiatraków, fotowoltaniki, a reaktory atomowe i kopalnie węglowe polikwidowali w dużej części. I przyszły mrozy, okazuje się, że brakuje Szwedom energii. No bo przecież to ma do siebie wiatr, że czasem wieje, czasem nie. Tak samo słońce, raz świeci bardziej, raz mniej. Więc tej infrastruktury odnawialnych źródeł energii trzeba mieć dużo więcej, żeby zbudować taki rynek mocy. Ale też ciekawe, to jest ciekawe, że zrobili sobie zieloną energię, a kupili brudną energię z Polski. No ale my też nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, bo po ostatnim szczycie w Unii Europejskiej, gdzie nasz umiłowany przywódca, pan Pinokio, premier Mateusz Morawiecki, obiecał, że wchodzimy właśnie w ten deal Zielonego Ładu za paciorki, tam za te miliardy, mamy przetransformować swoją energetykę w kierunku Zielonego Ładu, kopalnie mają być zamykane, elektrownie węglowe mają być zamykane, podobno mamy zrobić elektrownię atomową, ale to palcem na wodzie pisane, bo już tą elektrownię robimy, nie wiem, z 40 lat. Już i Tusk ją robił, i PiS już ją robił. Póki co są spółki Skarbu Państwa, są prezesi, biorą hajs. Na razie miejsce jest niewybrane. Inwestor i technologia jest niewybrana. No, wziął się za to prawdopodobnie pan Piotr Naimski, może to nawet jest i najjaśniejsza postać w tym rządzie. On dopiął ważny projekt Baltic Pipe. W tym roku właśnie już będą kładli rurki. No to duży sukces. Ale nie wiem, czy tak łatwo pójdzie mu z budową elektrowni atomowej. Wątpię. W każdym razie przykład szwedzki taki pokazuje, że ta energia jest dużo droższa niż ta tradycyjna i co jakiś czas są wyłączenia prądu, a te poświęcenie, ta cena wysoka, którą się płaci za czystą energię, no bo mówimy sobie, że tak chronimy środowisko i chronimy ludzkość przed zagładą, które miałoby zginąć w wyniku globalnego ocieplenia, ale ja jako historyk nie rozumiem tego globalnego ocieplenia, bo są źródła, że w XV wieku w Polsce były winnice, hodowało się winogrona, było dosyć ciepło, cieplej niż teraz. Natomiast w XVII-XVIII wieku z zimą zamarzał Bałtyk. Na drodze do Szwecji stawiano karczmę, gdzie można było się posilić, wymienić konie i saniami jechać dalej. Tak więc w Polsce w tamtym czasie sytuacja zmieniła się diametralnie. Od produkcji wina w XV wieku do zamarzniętego Bałtyku w wieku XVII minęło 200 lat, więc te zmiany w historii były. Znamy przecież też epoki dinozaurów, ich wyginięcia i tak dalej. Więc myślę, że te zmiany, które się dzieją, że mamy najcieplejszy rok od, ale 100 lat mniej więcej, kiedy bada się temperaturę i się ją zapisuje szczegółowo, więc ciężko mi przyjąć, że wpływ na to ocieplenie, które faktycznie jest, że ma wpływ człowiek. A póki co to globalne ocieplenie w natarciu. O, takie ślizgawica i pełno śniegu. Pa!